jest różnica pomiędzy wróżbitami a prawdziwym medium. Jak wiecie, wróżenie opiera się na wyciąganiu pewnego rodzaju wniosków ze zdarzeń przeszłych albo teraźniejszych. Jest to swego rodzaju analiza, rachunek prawdopodobieństwa. Natomiast czym jest prawdziwe medium? Prawdziwe medium nie patrzy na to, co było kiedyś. Chociaż musi znać historię. Prawdziwe medium nie patrzy na to, co jest teraz. Chociaż musi wiedzieć, co jest dookoła. Prawdziwe medium jest czymś w rodzaju po prostu odbiornika, który reaguje niespodziewanie, niespotykanie wtedy, kiedy następuje połączenie energetyczne. Dlatego 5G dla prawdziwych medium jest poniekąd i pomocne, jak i bardzo niebezpieczne. Ludzie, którzy są prawdziwym medium, nie bawią się w matematykę tego rodzaju. Bawimy się w innego rodzaju matematykę. Czasami oczywiście używamy niektórych metod matematycznych, ale to tylko do zdekodowania danego przekazu, ponieważ no to jest ten przekaz, który jest zakodowany. Nie jest to przekaz jednoznaczny od razu, dlatego każdy medium ma bardzo obszerną wiedzę. Nie tylko z jednej dziedziny, z wielu dziedzin, bo musimy po prostu takową posiadać, żeby móc bezbłędnie zdekodować dany przekaz. Dlatego tak ważne jest, w jakich warunkach żyjemy, jacy ludzie nas otaczają, ponieważ nasze warunki determinują również nasze bezpieczeństwo, ponieważ jeśli nasze środowisko energetyczne zostanie zaburzone, a my jesteśmy stale połączeni z całym systemem energetycznym, zostaje zaburzony cały system energetyczny. Dlatego nas się nie ruszy. Nam się nie burzy życia, nie wpierdala się w paradę i tym podobnie. Bo nas zabezpiecza prawo karne. Po prostu tak zwane prawo karne, jak i dosłownie też. Więc kochani, jeśli mówimy o kartach na przykład tarota, to tak, są to karty tak zwane magiczne, są to karty, których medium używa do otrzymania konkretnej informacji. Natomiast sama interpretacja tej karty jest bardzo istotna, ponieważ ponad 98% wróżb dostępnych